Aha, odnośnie Barda, to jeszcze powiem, zanim tu w ogóle zaczniemy. Co mogliście troszeczkę źle zrozumieć na wczorajszym filmie, to to, że Bard tą swoją pasywkę ma, natomiast ta jego pasywka nie działa na magów. Że ja tam powiedziałem, że na magów może być leczenie lepsze, a na innych tam to zwiększenie obrażeń. To nie, to ta pasywka nie działa na magów, więc Bard z magiem będzie generalnie walczył tak, jakby to był mag z magiem. Po prostu, wiecie, bez pasywki te same obrażenia, też ignorują pancerz oboje, więc to będzie taki matchup różny, można by powiedzieć. Więc wygląda na to, że chyba najlepiej będzie po prostu grać tym zwiększeniem obrażeń, nie? Dlatego, że jakby wiadomo, dzięki temu, że zwiększamy obrażenia, to tam jak wejdzie nam kryt, to nie mogą unikać, nie mogą blokować, więc chyba to będzie jedyny sprzęt, czy tam no sprzęt, instrument, jakim będzie warto grać. No ale to jeszcze zobaczymy, wyjdzie w praniu. Tylko właśnie ja sam nie byłem tego świadom. Ale coś mi tak nie pasowało, bo mówię, kurde, nie dość, że obrażenia maga, to tu jak jeszcze dojdą jakieś, wiecie, z tej pasywki jakieś dodatkowe obrażenia albo leczenie, no to będzie broken, nie? No to nie tak działa. A, i mogę wam jeszcze pokazać w sumie procenty. Bo wczoraj pokazywałem na streamie, ale tyle nie było. Tak wyglądają procenty na symulatorze. Nie wiem, czy one są na pewno do końca dobre, dlatego że symulator też, nie wiem, czy po prostu osoba, która tworzy tą stronkę SF Toolsy i to wszystko dobrze wprowadziła. No bo nie mamy w sumie dokładnych danych nawet powiedzianych od twórców, nie? Jak ten Bard, jakie ma przeliczniki. No ale wygląda na to, że przynajmniej z tego screena wynika, że jest totalnie broken. Oprócz na maga. Na maga, jak widzicie, mamy 50%, więc tak jak mówiłem, jest równy w miarę. Natomiast tu mamy tak, no Berek, w sensie ten, druid w masce misia, wygrywamy prawie wszystko. Na łowce tak samo, na paladyna tak samo. Także no może być naprawdę, naprawdę pojebany ten bard, ale zobaczymy. To jakby są tylko symulacje, mówię, one mogą być niewłaściwe. To wszystko wyjdzie w praniu w gierce. W Barda najlepiej lecieć 1-1 ze statami? Tak mi się właśnie wydaje. Co do statystyk, chyba najlepiej będzie 1-1 z racji tego, że ta pasywka jest uzależniona od HP naszego, nie? Czemu on ma broń woja? O kurwa. Ty. To się chyba odjebało. W sklepie jakie mam bronie? W sklepie są normalne bronie. Ty, no to coś się zbugowało, ale dobra. Zostawimy tą broń do kowala, żeby zrobić osiągnięcie, bo to i tak jest z pierwszego levela. A kupimy sobie po prostu na przykład taką. Trudno, no. Co zrobić? Zajebisty początek, ale spokojnie. Ty, ale czemu ja mam... A nie, teraz już się naprawiło, bo wcześniej tak było to dziwnie opisane. Nigdy nie sprzedałem tej brońki. Nie, no pewnie będzie potrzebny slocik potem, ale na razie ją zostawiamy. Dobra, śmiga, wreszcie tu jesteśmy. Czyli tak, standardowo sprzedajemy tą podkę za 100 golda, żeby zrobić ulepszenia. Trenera ładujemy bodajże na 6. Tak mi się wydaje, że tak tam było. Siemanko Marta, witam, witam. Boże, jak to laguje wszystko. Ale to akurat nic dziwnego. Mi na bardzo dało kulę paladyna. No może są jakieś błędy. Delikatne. 6-4 miało być. No 6 w trenera i 4 w skarbiec. No. No to tak dajemy właśnie. Jak zielono, no wszyscy aktywni. Żeby taka aktywność była po roku serwera, to by było pięknie. Ale no, raczej będzie ciężko. Jaka rasa dla Barda? Mroczny elf będzie najlepszy. Mozą tu powiedział na streamku, że gildia już fulli nie dodadzą, bo oni... No tak, klasyczny, no dokładnie tak było. Ja też wam to przecież mówiłem, że ja się...
już dogadywałem wcześniej z nimi, no. Ja tam byłem, jak było około 15 osób na liście. Kurwa. Nie możesz tego teraz zrobić. Może teraz się uda? O dobra, siedzi. Dobra, mamy ulepszenia zrobione, git. Czy jest event wakacyjny? O, jest event wakacyjny, zobaczcie. I nawet nam nie wylosowało misji z tym, z kupowaniem Epika. Chociaż pół biedy. A wy jakie macie misje? Ma ktoś misję na tym nowym serwerze, żeby kupić Epika w sklepie? Bo jak tak, to te same? Aha, aha. Czyli może na nowym świecie odpalili takie, żeby mógł każdy zrobić. O kurwica. No sporo tych bardów, nie? Musicie przyznać. No ale wy chyba nie piszecie, że nie dało wam golda za podkę z kodu. Powiedziałem, że podka z pierwszego pakietu, z tego za dwie dyszki, a z kodu to wiadomo, że tam chyba jest za darmo. Mam nadzieję, że nie ojebaliście tej z kodu. Przecież nawet jak próbujecie coś sprzedać, to wam pisze, za ile wy to macie sprzedać, więc nie wiem, o co chodzi. Dobra, użyję tego swojego kodu też, żeby sprawdzić, czy na pewno jest gituwa. Tylko sobie przekopiuję, bo niestety nie jest taki łatwy. W jaki level celuję? Dzisiaj nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak się będzie klikało tym bardem. Gildię macie konkret? No tak, no gildia jest akurat mocna bardzo. Dobra, daj mi bonus. Kupon został pomyślnie wprowadzony. Okej, mamy to. To możemy już użyć w sumie. Gitara. Teraz może jakieś poteczki pokupujemy. To możemy kupić, bo jeszcze tanie. Ty dobra, lecą ulepszenia. Jak to wygląda? Gdzie tu jest ten ziomek? Ten już zrobił, jeszcze ten free. O, ten też już ulepsza. Dobra, dobra. Mamy to zaraz, widzowie. $59.4. Dobra, możemy zaczynać. 0,5% w tom, w tom, wyjebane. Lecimy. Standardowo, na początku 10 level. Trzeba wbić. Powiedzmy, że... 450. Dobra, wezmę tą misję tak szczerze. Lecimy po 10 level i po klaserek. Ale emocje. Wiadomo, jak to działa i potem zaczynamy klaser uzupełniać. O ty, a ja cię kojarzę. W sensie... O kurwica. Ale oro weszło, widzowie. Ale zagraliśmy na gitarce. Już mi się podoba. Dobrze, dobrze jest. Dobisz kółka? Dobisz to zaraz... siebie chyba dobije. Kurwa, jak to ma tak działać? Oczywiście w shakesie się dobije. Tą swoją gitarą, co ją trzymam w ręce. Bo kurwa... ja nie wiem, naprawdę. Dziesiąty level. Kurwa, jak ty expisz, no? Ja niby expa dostaję, a mi leveli nie daje. Co jest? O! Dostałem levele. Halo, co się wydarzyło? Dostałem levele. Pokczam, mamy 8. Odlagowało chyba. Dobra, działa. Lecimy dalej, mamy już 8 level, z 5 8, czaicie? Ale opeta nowa klasa. Dobra, lecimy. Znowu mamy magusia jakiegoś.
Pyk. 10 level. Zajebiście. Mamy to. Okej. Okay. Musimy powymieniać itemki. Zobaczcie, ile mi tu dają, żeby powbijać ten klaserek. Na spokojnie. Mamy coś... O, inteligencja. Plus chociaż 36, jak tu nam daje 49, to nie, nie ma sensu. Szukamy dalej. Zobaczcie, jaki tu w ogóle dziwny rozrzut jest, nie? Inteligencja, wytrzymałość, to może być. Nawet fajne te rękawice, tak szczerze. No, tu niech będzie. To zostawiamy do kowala, tak jak mówiłem. Nie będziemy się tu napinać, żeby jakoś najlepsze itemki zdobyć. Ale też... Dobra, to na samą mintę. Teraz się przyda trochę więcej na inteligencję. Jak w ogóle wygląda nasza pasywka? Minimum 66, dobra. To by far to mamy. Czyli tak, klata i buty i czapka jeszcze. One się świecą dopiero jak wykopiesz świętego Graala Epilox, czyli od 85 levela. Także jeszcze troszkę. Wydaje mi się, że nie, Sub. Wydaje mi się, że musisz to zrobić od momentu, jak już masz ten klaser. Wytrzymałość plus 8, ale kurczę, nie chcę chyba. Za dużo mamy tego HP. Teraz się trochę inty więcej przyda dostać. Tak szczerze. O, buty na samą mintę, dobra. Czyli nam jeszcze została czapeczka jakaś. I jeszcze tutaj pierścionek. Pierścionka poszukamy. Tak, tak, w sensie, no chodzi o to, że po prostu broń z pierwszego levela możesz ją ulepszyć za darmo u kowala i wtedy robisz to osiągnięcie. To jest, już ci mówię, o, bezkres możliwości, to na drugiej stronie. Ale potężna czapka, plus jeden siły, plus jeden inteligencji. Wytrzymałość plus 2. Wytrzymałość plus 6. Szczęście. Kurde, jakby mi dało inty 14, no ale niestety. Nie jest to takie proste. Spróbuj zresetować apkę, Kubaczyk. 20 level. No właśnie, dlatego ważne jest, żeby wbić jak najwyższy klaserek, żeby z niego mieć procenty. Bo jak ty zrobiłeś 3 paski i wbiłeś 20 level, no to to nie jest najlepszy wynik. Nawet jako free to play. Tak szczerze mówiąc. Kurwa. No, podejrzewam, że właśnie tak robili, że po prostu skipowali awkę klepsydrami, żeby jak najszybciej zrobić i tyle. No ale nie, tak to nie działa. Dobra, inta 12, mamy to. Lecimy teraz tu. Naszyjnik by w sumie się przydał lepszy, tak koniec końców, bo wzięliśmy plus 5, a to nie jest wybitne, żeby chociaż nam plus 10 dawał. No i pierścionek jakiś, nie? To możemy wziąć, póki jeszcze jest dość tanie. Chociaż tu widzę, że mi o wiele lepsze nie lecą, tak szczerze. Wytrzymałość 11. O, dobra, inta 15 i to weźmiemy na wytrzymałość 11 i niech będzie, na razie tyle. Teraz tak, mamy 0,40% klaserka, bo nam tam jakieś itemki wpadły, wiadomo. Możemy zrobić jeszcze, zanim w ogóle zaczniemy tutaj ten klaser klikać, to możemy zrobić ogrywacza, spróbujemy.
Ja wam będę mówił, kiedy już zostanie ostatnia próba, żebyście mogli zdecydować standardowo, jaki kubeczek. Teraz winek, dobra, mamy to. Widzowie, który kubeczek? To zdecyduje, czy zrobimy osiągnięcie ogrywacza. Wybierać proszę. Czego będzie więcej na czacie? No dobra, dobra, widzę. Totalny stomp, jeżeli chodzi o lewy kubek. Także nie ma co czekać dłużej. Patrzymy, czy się uda. Kurwa, ty, łatwo. Chyba jeszcze nigdy tak ogrywacza szybko nie zrobiłem. Bez kitu, łatwiutko. Dobra, dzięki widzowie. Teraz tak. Tu nam doszedł ten ogrywacz i co my jeszcze możemy zrobić? Tak w sumie na teraz to chyba nic za bardzo. Żeby jeszcze delikatnie staty zboostować. No to okej, to lecimy z tym klaserem. Od razu pokażę wam, jak wyglądają walki tym bardem. Z Magusiem powinniśmy wygrać z nim, bo on ma duży level, ale słabe staty. Z Magusiem to jest walka tak jak z magiem. Jak widzicie, nasza tutaj pasywka w ogóle nie bierze udziału w walce, że tak powiem. Tu będzie ciężko znaleźć kogokolwiek innego, ale dobra, niech będzie ten wojownik. Z wojownikiem no to już... O, teraz nie było kryta, więc on mógł zablokować. Ale jak nam siądzie kryt, to nie może blokować. O, a nie, zwykły, okej. No, więc tak to po prostu wygląda. Tylko no wiadomo, teraz mamy taką małą szansę na kryta, że ciężko będzie, żeby ten kryt nam siadł w ogóle. Co my tu jeszcze mamy? Z łowcą... O, nie, chociaż on nie ma za dużo itemków. Możemy z nim spróbować w sumie. Tu tak samo pasywka normalnie działa, jak nam siądzie kryt, to on nie może uniku zrobić. Jaki instrument na pierwszy loch? No ale pierwszy loch to jest mag, a powiedziałem dosłownie minutę temu, że pasywka nie działa na magów. To nie wiem, o co chodzi. Ale OP ten bard, ja jebie. Ale tu wszystkich ciśniemy. Chcę znaleźć jakiegoś... tego, paladyna, żeby wam jeszcze pokazać i ewentualnie łowcę demonów. O, niech będzie ten. O, widzicie, łowca się może na niego odrodzić. Ale dobra, siadło i tak, chociaż było blisko. O, jest paladyn, okej. Okay. O, on nie ma EQ akurat. O, ten ma EQ. Dobra, no i z paladynem tak samo. Firebola normalnie otrzymujemy i najgorsze jest to, że otrzymujemy 1/3 HP za każdym razem, czyli 33%. Więc to też jest dość bolesne. No ale kurde, powiem wam szczerze, że te obrażenia są naprawdę zajebiste. Z tym środkowym instrumentem. Zwróćcie uwagę, że jak my nadupcamy mocno. Wiadomo, że to jest przewaga statystyk duża nad tymi ludźmi, ale no tak czy inaczej ładnie, ładnie. Tu może trochę za daleko poszedłem. Niech będzie tu. Zobaczymy z takim w miarę równym. No on ma chyba broń słabą strasznie z tego co... O kurwa, ale teraz się oni tą buły. Ten unik. Ale nie, no on ma broń akurat słabiutką, więc... Nie chcę walczyć za bardzo z bardami, żeby wam to jakoś popokazywać w miarę, bo widziałem, że pytaliście. Ej ty, w miarę przyjemnie idzie tak szczerze. W sensie nie ma już praktycznie w ogóle lagów. Więc w miarę łatwo się ten klaser będzie nabijać. Dobra, mamy już prawie 21%, 25 około woi mag. Zwiat 31. Jakby tak spróbować walić berków z nutą na redukcję obrażeń? O, to może być jakiś pomysł, szczerze. Skoro nie mamy tych obrażeń razy dwa, to może nie być głupie. Czekajcie, może w sumie spróbujemy dla testa.
Takiego, co z nim tak przegrywaliśmy często. O, to był chyba... No w sumie obojętnie. Kto ma mocniejsze staty? Ten ma mocniejsze zdecydowanie. No nie, nie. Myślę, że nie. Dobrze, że nie ma w lochach dużo berków. Tak szczerze. Prawie wcale w sumie w lochach nie ma. No, w idolach tam troszkę będzie. Zdążyłeś? No, powiem ci, że już końcóweczka, jeżeli chodzi o streamka. No, procenty się nie zmieniają za bardzo póki co. Nie ma problemu. Służę dobrą radą. Dobra, widzowie, możemy zrobić coś takiego na koniec. Zrobimy jedną misyjkę. I jak będzie klucz, to zrobimy następną i pokażę wam jeszcze jakieś lożki. A jak nie będzie klucza, to póki nie wbiję klasera większego, to nie robię już tego więcej. Mogę się poświęcić. Klaserka myślę, że no tak z 25% na pewno dobije, jak nie lepiej. O kurwa, Melendez na jakim małym klaserze w ogóle klika. Skip misję Tom? No w sumie ta. Proszę, kluczyk, proszę. Kurwa, nie ma. Dobra, nie, to nie ma co. Bo za dużo awki stracimy. Okej, to co? To by było na tyle, jeżeli chodzi o streamka. Mam nadzieję, że się podobało. Było naprawdę dużo osób, w dalszym ciągu jest was bardzo, bardzo dużo. Dziękuję ślicznie za obecność. Przypominam, że jutro o godzinie 17 będzie drugi dzień, gdzie już będziemy więcej tutaj klikać takich stricte rzeczy jak lochy i tak dalej. Ja na razie idę, chcę wam odcineczek zmontować. No jak szybko, no 3 godziny stream prawie trwa. I może jeszcze coś nagramy wieczorem. W sensie ja nagram dla was, jak już będziemy coś tam bardziej dziać, czy to właśnie w lochach, czy coś. Ale no, tak to mniej więcej będę chciał zrobić.